Świetnie. Ciesz się, przyjacielu. Przed wyruszeniem w drogę. Mały napiwek zawsze jest mile widziany. Co tylko chcesz. Mam tanie piwo. These warrens remind me of all the places I've passed on my way to Everesca. Every human settlement is the same. Gaudy, noisy, and redolent of unwashed bodies. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Skoro tak mówisz? Nigdy nie poddamy serca Kniei.
Pięknie to dzionek na poznanie nowych przyjaciół. Dobrego dnia życzę. Na chwałę Amn! Jestem tu, by pilnować porządku w imieniu Rady. Oczywiście. Jaheira. Widzę, że przyciągnęłaś swoje umierające zwłoki, aby się ze mną zobaczyć. Przyszłaś tu błagać? A może płaszczyć się? Nieokrzesany... Ty nieokrzesany nędzniku! Wiedziałeś, że tu przyjdę. Należę do nielicznych wybrańców. Czuję się słabo, ale już lepiej. Dziękuję ci za pomoc. Jeśli tego chcesz. Czego tylko pragniesz. Czego chcieć? Mam tanie piwo. Of course you may. Is there something I can do for you?
Muszę przestać żłopać własne trunki. Wstań. Co noc trudno ci zasnąć, tak padasz ze zmęczenia. Co dzień toczysz walkę i wiesz, że to się nie skończy. Nie, póki się nie dowiesz, kim jesteś. Kroczysz przez życie jako śmiertelnik, nie korzystając z dobrodziejstw swego dziedzictwa, z talentów, jakie się w tobie kryją. Istnieje tyle stworzeń, które przerastają cię potęgą. Dołącz do nich, do bestii, które ci nie dorównują. Dostrzeż ich siłę, zobacz, jak łatwo legniesz pod naporem ich mięśni i umiejętności. I na co to wszystko? Czemu poddajesz się żywym, skoro pośród twych kości lęgnie się śmierć? Zdajesz sobie sprawę z potęgi, jaką możesz posiąść? Kiedy żywy świat legnie, pod twymi stopami padną nawet tajemne stwory, zrodzone z magii. Idź i przyjmij dar, który ci się należy z racji krwi, która się przez twe żyły przetacza. Idź, nawet jeśli chcesz jedynie chronić słabych, którzy padają z twojego powodu. Nic do tego. Przed wyruszeniem w drogę należy... Świetnie. Czegoż chcę? Śmiertelnik. Twoja krew jest dość kusząca. Powiedz mi o tym. Na chwałę Amn! Czy to ważne?
tego chcesz. Zaraz wypruję z ciebie flaki, głupcze. Chcesz przeżyć coś wstrząsającego, skarbie? Będę się starała ze wszystkich sił. Sługa natury czeka na twoje słowa. Czekam. Oddaj się, ja będę musiał ci zaraz. Tak? Ach, ty przebiegły braniu. Przedstaw się. W porządku! Ach, wstyd! A hej! Oczywiście. Jestem gotów. Potrafię też zatańczyć na ostrzu noża. Tylko poproś, jeśli tego chcesz. Przed wyruszeniem. Czego tylko pragniesz. Hej tam! Miło was poznać. Nic do tego. Tak? Tak? Twój kochanek opuścił cię, słodka Lunizjo. Pozostało ci tylko jedno wyjście. Zwróć się do mnie i weźmy wreszcie ślub. Nie, Kirinaldo, nie mogę.
Och, Rodrigo, Rodrigo, moja jedyna miłości, kędy odszedłeś? Oto jestem, moja słodka. Ach, tak, Rodrigo, Rodrigo, to ty, to w końcu ty. Lecz gdzie? Żeglowałem przez... przez morza, moja droga. Tak, przez morza. Żeglowałem i... Hej, ostatnio grał to ktoś inny. I może w obcych krajach, mój panie? O właśnie, byłem w obcych krajach, tak... Gdzie jest aktor, który wcześniej grał tę rolę? To straszne, okropne! Ale... czy to Rodrigo? Nie, nie... Jak to być może? Więc powinieneś być... zmieszany. Ma być zmieszany, tak? Zdumiony! 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 Więc powinieneś być zdumiony, lordzie! Kirinaldo! To dzięki tobie... tobie... Straszne! Zdjąć go ze sceny! Tobie... to wszystko... Psst! Przez morze przewóz mi przygotowałeś! Co? Jak to było? Tak, masz rację, Rodrigo. To ja zaplanowałem twą wyprawę przez Wielki Ocean. Był to... zaprawdę diabelski pomysł. Ale jakże udało ci się powrócić tak szybko? Ja zapomniałem. Ja się dopiero uczę. Zgubę liry. Nie chcę tego oglądać. Racja! O rany. Wybaczcie, dobrzy ludzie. Jak widzicie... zaistniały pewne okoliczności. Nasza trupa nie jest teraz w najlepszej kondycji. Proszę was uprzejmie, dobrzy ludzie, przyjdźcie kiedy indziej, kiedy już uporamy się ze swoimi problemami. Udowodnimy wam, że trupa z Sigil jest warta waszej uwagi i waszych pieniędzy. Oczywiście zrobimy to za darmo. I jeszcze ostatnia, choć trochę dziwna prośba, dobrzy ludzie. Jeśli wy lub kto inny znacie kogoś biegłego we władaniu mieczem i lubiącego przygody, przyślijcie go do mnie. To sprawa niecierpiąca zwłoki. Powiedzcie mu, żeby zgłosił się do mnie, Raelis Shai. Teraz przepraszam was jeszcze raz i życzę wam miłego wieczoru. Ejże! Ach, witaj. Obawiam się, że jeśli chcesz zwrotu pieniędzy za dzisiejsze przedstawienie, to mogę ci tylko powiedzieć, że lepiej będzie, kiedy przyjdziesz, gdy nasza trupa upora się z chwilowymi problemami.
Pozdrowienia! Świetnie. Co mogę zrobić? Jestem szybsza niż Cik-Tika, szybko łapy. Czekam. Chcesz? Tak, powiedz mi o tym. Słucham cię. Zrobione. Tylko poproś, nic do tego. Przed wyruszeniem w drogę należy Świetnie. Tak? Hej tam! Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Kim jesteś? Kim jesteś? Tłumacz się lepiej, żeby to miało sens.
wytłumacz się i lepiej, żeby to miało sens. Skoro tak to mówisz... To znaczy, że zrobię to. Czego potrzebujesz? Jestem szybki jak błyskawica. Podchodź, wieśniaku. Potrzebujesz mojej rady, tak? Yoshimo się zgadza. Nie musisz spoglądać na mnie za każdym razem, kiedy opuszczę głowę, Yoshimo. Mam się naprawdę dobrze. Skoro tak, rad jestem. Chętnie służę, gdyby było czegoś trzeba. Jeśli tego chcesz, czego tylko pragniesz. Nic do tego. Paskudne czasy idą.
Matka natura daje życie i ona je odbiera! To nie w porządku! A ja wam, gdzie idzie mi? O, schodzi z drogi! Potrzebna mi szybka pomoc. Bój jest za młody, żeby mnie pomścić. Miecze, nie z... O, oczar go bój. Czekam. Potrzebna mi szybka pomoc. Bój jest za młody. Żyj od miecza! Żyj długo i szczęśliwie! Ja powinienem na chwilę gdzieś spocząć. Lękam się, że opuszczę ból w trakcie boju. Czy jest tu gdzieś uzdrowiciel? Tak. Gdzie mam zademonstrować mą? Będziesz tuż za mną, prawda? Tylko po czegóż. Jeśli pamięć, doskonale. Hejja! Są Yokata. Jestem gotów. To nic groźnego, mam nadzieję. Czekam, powiedz mi o tym. Nic do tego? Nigdy nie będzie twoja, śmieszny głupcze. Nie, to ty nigdy jej nie będziesz miał. Ona kocha mnie. Nie, ona kocha mnie. Mnie! Chłopcy, chłopcy, nie bijcie się o mnie. Proszę. Nie podchodź, bo pożałujesz. Oh,
taką porę roku na morzu są cholerne sztormy. Świetnie. Nie podchodź, bo pożałujesz. Za miedziaka mogę komuś połamać rękę. Co tylko chcesz. Kobieta na morzu musi być twardsza niż chłop. Odejdź, prostaku. Nie bawi mnie rozmowa z kimś tak niskiego stanu. Skoro tak mówisz? Oczywiście. Ej, mili, jeśli chcesz się zabawić, pieniążki na stół. Jestem nikim ważnym. Pewnie. Możemy chwilę pogadać. Nie. Panie, nigdy tu nie było szczurów. Jeśli tego chcesz. Czego tylko pragniesz. Nic do tego. Miasta zawsze... Czegoż chcesz? Powiedz mi o tym. Nie podchodź, bo pożałujesz. Nic do tego.